10 największych bloków PRL-u. Zaznaczam oczywiście, że. Temat dotyczy takiego okresu w historii Polski, który był naprawdę renesansem bloków, czyli właśnie PRL. Dziś powstają już różnego rodzaju budynki, drapacze chmur, wieżowce i tak dalej, jednakże często to są budynki niedostępne na przeciętną kieszeń. A takie właśnie perelowskie bloki są bardziej popularne, więc może ktoś z Was mieszka w którymś z bloków, które wymienię. Także 10 największych bloków. Materiał opracowany na podstawie morizon.pl Falowiec w Łodzi. Falowiec to typ budynku mieszkalnego, którego bryła i układ balkonów przypominają fale, a wejścia do mieszkań usytuowane są na galeriach, z wyjątkiem falowców łódzkich i poznańskich, gdzie wejścia do mieszkań znajdują się w klatkach schodowych. Ten typ występuje właściwie tylko w Polsce i we Włoszech. Także łódź posiada bloki falowce zlokalizowane na osiedlu imienia Jagieły na Julianowie. W każdym z długich na około 200 metrów bloków może mieszkać nawet 2000 osób. Falowiec w Poznaniu. W Polsce falowce budowane były w końcu lat 60. i w latach 70. w Gdańsku na Pomorzu i w Nowym Porcie od lat 80., także w Łodzi na Bałutach i w Poznaniu na Rzegrzu. W Poznaniu zostały wbudowane jako rozwiązania przejściowe z powodu braku mieszkań, lecz istnieją do dzisiaj. Poznań może poszczycić się ponad 400 metrowej długości budynkiem. Właściwie ten falowiec jest jednym z kilku na osiedlu orła białego. Kukurydze. Wieżowce mieszkaniowe położone w Katowicach na osiedlu Tysiąclecia naprzeciwko Parku Śląskiego przy ulicy Zawiszy Czarnego. Kukurydze są najwyższymi budynkami mieszkalnymi w Katowicach. Budynki mają charakterystyczny kształt kolby kukurydzy, ponieważ balkony mieszkań mają kolisty kształt. Inspiracją dla architektów były bliźniacze w wieżowce Marina City wybudowane w Chicago. W podziemiach budynków mieszczą się w garaże. Kukurydze to łącznie pięć wysokościowców, z czego trzy Budynki mają wysokość 82 metrów. Budowę kukurydzy, pierwotnie przeznaczonych na 4000 mieszkańców, rozpoczęto w połowie lat 80. XX wieku w centralnej części osiedla tysiąclecia. W 2014 roku kukurydze liczyły około 2100 mieszkańców. Deska. Najdłuższy budynek w Poznaniu ma aż 435 metrów i stoi na osiedlu Rusa. Mieszka w nim około 2,5 tysiąca osób. W 2015 roku blok doczekał się odświeżenia elewacji, na którą naniesiono motyw nawiązujący do gry komputerowej Tetris. Manhattan. To podnoczna nazwa śródmiejskiej dzielnicy mieszkaniowej w Łodzi ze względu na rozmiary nowatorską, jak dla budynków mieszkalnych konstrukcję. Budynki te wybudowano nie za pomocą ław fundamentowych, ale płyt fundamentowych. Na terenie osiedla znajdują się m.in. dwa najwyższe budynki mieszkalne w Łodzi swego czasu były pożądanym towarem na rynku nieruchomości, a ich największymi zaletami były lokalizacja w samym centrum łodzi i portiernie przy wyjściu na klatki schodowe. Pekin, czyli przyczółek grochowski w Warszawie. Budynek ma łączną długość 1,5 kilometra i zlokalizowany jest w kwartale ulic Ostrzyckiej, Motorowej, Rzymirskiego, Kwarcianej, Bracławskiej i Opinogórskiej, zaprojektowany w latach 1963-1969 i zbudowany w latach 1969-1974. Składa się z ciągu 22 bloków o wysokości od 3 do 7 pięter, załamanych 8 razy pod kątem prostym włącznej powierzchni mieszkań 85 tys. m2. Jamnik, blok mieszkalny znajdujący się przy ulicy Kijowskiej 11 w dzielnicy Praga, północ w Warszawie. Bardzo przyjemne okolice. Budynek ma 508 metrów długości i jest uważany za najdłuższy budynek mieszkalny w Warszawie. Jednak na przeczółku Grochowskim znajduje się właśnie Pekin. I Pekin ogólnie jest dłuższy, jednakże Jamnik jest jakby budynkiem ciągłym. W żaden sposób się nie załamuje, z tego względu Jamnik jest takim najdłuższym, prostym budynkiem, a Pekin jest bardzo pokręcony, jeśli chodzi o ogólną długość, to Pekin będzie dłuższy, ale jeśli chodzi o jedno takie ramię, to Jamnik jest dłuższy, z tego względu Jamnik na naszej liście jest wyżej. Poza tym Pekin się załamuje, przez co leci wzdłuż różnych ulic, przez co, mimo że to jest jeden budynek, to ma różne adresy, tak? Jamnik ma cały czas ten sam adres. Budynek budził zachwyt dziennikarzy w okresie jego oddawania do użytku, jednak pomimo swojej długości, w swoim wnętrzu mieści małe mieszkania o niezbyt funkcjonalnym rozkładzie, a sam budynek stojący równolegle do ruchliwej ulicy i stacji kolejowej jest dodatkowo narażony na hałas. Budynek ma aż 430 mieszkań w 43 klatkach schodowych, 132 garaże, a w 2008 roku mieszkało w nim ponad 1200 mieszkańców. Falowiec w Gdańsku, najdłuższy polski falowiec położony na gdańskim osiedlu przy morze, przy ulicy Obrońców Wybrzeża. Budynek powstał w latach 1970-1973, w czasie w którym ludzie zesiedlali gotowe segmenty wieżowca, mieli okazję widzieć dobudowywanie następnych sekcji. Pierwotnie budynek miał być krótszy, ale z uwagi na obecność znacznej przestrzeni w okolicy Poczyniono rozbudowę większą niż planowano. Zaprojektowali go Tadeusz Różański, Danuta Olecka i Janusz Morek. Historii najdłuższego z falowców poświęcona jest powieść Moniki Milewskiej pod tytułem Latawiec z Betonu, a odnośnie Gdańska mają wybudować muzeum na Westerplatte, także bardzo fajnie i są ludzie, którzy przeciwko temu protestują, czegoś z kolei nie rozumiem. Dobra, lecimy dalej. Mrówkowiec potoczna nazwa budynku mieszkalnego we Wrocławiu na ulicy Drukarskiej. W momencie konstrukcji był największym budynkiem mieszkalnym w mieście i jednym z najdłuższych w Polsce. W szczytowym okresie mieszkało w nim 3000 osób. Budynek i okolica wykorzystane zostały przez Sylwestra Chędzińskiego w filmie Tylko umarły odpowie. Super Jednostka, jeden z największych budynków mieszkalnych w Polsce, usytuowany w centrum Katowic przy Alei Wojciecha Korfantego w pobliżu ronda generała Jerzego Ziętka. Jest to również największy blok z okresu PRL-u, oczywiście taki mieszkalny budynek, stoi na żelbetowych nogach, które mają za zadanie ułatwić przepływ wiatru oraz minimalizować wstrząsy tektoniczne. Windy zatrzymują się na co trzecim piętrze. Przejście przez te budynek możliwe jest tylko na piętrach 2, 8 i 14. Obiekt ma własne zasilanie wodę i prąd. Blok mieszkalny należy do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na koniec taki mały bonusik. Zobaczcie, co się stało. Zrobiłem film 10 największych obozów koncentracyjnych, tam podliczyłem, ile ofiar, w którym zginęło, ile było więźniów. Kiedy... Przy okazji opowiedziałem kiedy powstał, itd., itd. No, w ogólnie nic złego tam nie powiedziałem, tak też same obozy koncentracyjne były złe i o tym z kolei powiedziałem, ale na pewno nie wychwalałem, a tym bardziej nie powiedziałem złego słowa. Na nikogo, no z wyjątkiem nazistów, tak? Więc jeśli to jest strzeżenie nienawiści, to jest strzeżenie nienawiści wobec nazistów. Nawet nie powiedziałem Niemców, powiedziałem nazistów. Czyli, przepraszam, co? Nie można skrytykować Hitlera za jego działania, nie można skrytykować obozów koncentracyjnych, bo urażę tych biednych nazistów, którzy tak bardzo się starali, tyle ciał musieli spalić w tych piecach, ile to było pracy, z tym, że normalnie aż Uratowali kilku Żydów, pozwalając im przenosić te trupy. No normalnie tacy dobrze byli ci naziści, a Jan ich krytykuje. No nie, przecież to jest żałosne, naprawdę, jakbyście zobaczyli, jakie filmy mi potrafi zdjąć. YouTube, na przykład zrobiłem historię Żydów i w żadnym sensie ona nie była antysemicka, bo sam nie jestem antysemitą, nawet się bardziej skłaniam do syjonistów niż antysemitów, co pewnie wielu z was zauważyło, ale zrobiłem historię, wiecie, Żydów, tak samą w sobie, ogólnie tam na nikogo nic złego nie powiedziałem, no jedynie na Czarny Wrzesień skrytykowałem, to była ta organizacja terrorystyczna, która mordowała między innymi w Europie, taka Al-Qaida lat powiedzmy 70 tak? No właśnie. I też mi zdjęto za szerzenie nienawiści ten film. Zdjęto mi za szerzenie nienawiści film, w którym skrytykowałem salut rzymski, czyli wiecie ten symbol, który Hitler między innymi wykonywała, bo to nie jest w ogóle tak naprawdę salut rzymski, tylko to się wywodzi z dużo późniejszych lat. I powiedziałem, że no, nie można nawiązywać do Rzymu. Także widzicie, z jakie filmy mi... Z... Jak, jakie filmy mi zdejmuje YouTube po prostu? Jestem przerażony, że nie można skrytykować nazistów, nawet nie mówię faszystów, Niemców czy coś takiego. Nie można skrytykować nazistów, bo YouTube zaraz zdejmuje filmy. Także, przepraszam, co ja mogę skrytykować? No nie wiem, mam mówić o polskich obozach śmierci, które oczywiście nigdy nie istniały. Tak, no kurde, szkoda gadać po prostu o tym, co się dzieje na tym YouTubie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że tego filmu mi YouTube nie zdejmie, bo nie wiem, może tam na początku mówiąc, że jakieś w dużych, współczesnych budynkach nie wszystkich stać na mieszkania, to szarze nienawiść wobec ludzi mieszkających w tych budynkach, tak? Że nie wiem, będę uznany za blokowego rasistę czy coś takiego. No nie, nie jest tak. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ogólnie materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również regularnie mi zdejmują filmy. Ale jest tam coś jeszcze do obejrzenia. Na szczęście coś tam zostało. Trzymajcie się, cześć.